Cześć, witajcie w kolejnym filmie o TMTBX.pl. Ja jestem Tomek, no i zaczynamy kolejny odcinek programu cyklicznego. Wczoraj miała miejsce ostatnia już edycja Pucharu Świata w kolarstwie przełajowym. Wygrywali, no dość chyba oczekiwanie, Sanne Kant i Mathieu van der Poel. No i za tydzień są Mistrzostwa Świata w kolejny weekend i będziemy czekali na to, kto będzie nosił koszulkę tęczową przez najbliższy rok. Ale dość istotnym wydarzeniem podczas ostatniej edycji Pucharu Świata była kraksa z udziałem Pauline Ferrand-Prévot i Landy Neff. I nie wyglądała ona za dobrze i o ile Pauline już wstawiła jakieś zdjęcie, w którym mówi, że wszystko jest ok, że to są tylko jakieś stłuczenia i że wystąpi w najbliższy weekend na Mistrzostwach Świata, o tyle Jolanda nie jest w tak dobrym stanie i dzisiaj ma przejść jakieś badania w szpitalu i ma się okazać, czy będzie zdolna do tego, żeby startować w najbliższy weekend. No, co by było trochę szkoda, bo ostatnie edycje pokazały, że jest w dobrej formie, w dobrej dyspozycji i że na przełaju radzi sobie całkiem dobrze i jest tam szansa na pudło. Druga wiadomość dotyczy Sylwka Schmidta i to jest taka dosyć niespodziewana może dla kilku osób wiadomość, dlatego że Sylwester już jakiś czas temu zdobył papiery trenera UCI, ma tą najwyższą kategorię trenerską. No i doszło do nas informacja, że Sylwek zdobył kontrakt z Borą Hansgrohe, będzie tam asystentem trenera, a także, co ważniejsze, będzie indywidualnym trenerem Petera Sagana. No także można się spodziewać, że coś dobrego może z tej współpracy wyjść. Czekamy na to, jakie będą w tym sezonie wyniki Petera i czy można być jeszcze lepszym. No pewnie można, zobaczymy. Trzeci i ostatni news to jest wiadomość, która nam umknęła w piątek, a może nie tyle umknęła, co po prostu wypłynęła podczas tego, kiedy ja nagrywałem program cykliczny. No i chodzi oczywiście o to, że prezes, w sumie już eks-prezes Darek Banaszek zrezygnował z funkcji prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. No i teraz mamy taki okres, w którym nie mamy prezesa. Będziemy czekali, aż z zarządu zostanie wybrany nowy prezes. Zgodnie z przepisami, które funkcjonują, prezesem powinien zostać ktoś z zarządu. Natomiast to jest związek kolarski nasz polski, więc tu może zdarzyć się wszystko. Może znowu cały zarząd się poda do dymisji i będziemy mieli znowu nowy zarząd, jakieś nadzwyczajne zebrania. No wszystko się może zdarzyć, ale no, miejmy nadzieję, że wkrótce poznamy nazwisko nowego prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. W poniedziałkowym odcinku programu cyklicznego to już wszystko. Zbieramy kolejne newsy i widzimy się w środę. Na razie, do zobaczenia. Cześć!